Dzień dobry, kochane, wiosna już tuż, tuż, dosłownie za rogiem, dlatego warto przyjrzeć się uważnie naszej pielęgnacji. W dzisiejszym filmiku wyjaśnię Wam, co warto zostawić, co możecie nadal stosować, co zdecydowanie odrzucić i jakie kosmetyki wprowadzić do tej wiosennej, właśnie pielęgnacji, aby była ona kompletna. Co ważne, w tym filmiku znajdziecie również kompletną listę produktów, które zdecydowanie pomogą Wam ułożyć Tą odpowiednią pielęgnację na te wiosenne miesiące zacznijmy od tego, z czego powinnaś zrezygnować. Przede wszystkim zrezygnuj z preparatów o silnym działaniu złuszczającym, czyli tych preparatów z kwasami. To nie jest dobry pomysł, dlatego, że silnie stężone kwasy będą wrażliwiały skórę na słońce. Czyli mam tutaj na myśli peelingi o dużym stężeniu, na przykład taki krwawy peeling z The Ordinary, gdzie mamy 32% kwasów, bądź peeling z 40%, też o nim wspominałam w niejednym filmiku, yy, Dr. Norel Wilch, gdzie mamy aż 40% stężenie. Takie peelingi odstawiamy na jesień. To samo tyczy się produktów z retinolem, to znaczy... Jeżeli jesteś w kuracji retinolem, że tak powiem, i stosujesz retinol już od wielu, wielu miesięcy, to na razie nie ma sensu go odstawiać. Retinol ewentualnie odstawisz na takie rzeczywiście najbardziej nasłonecznione miesiące czyli od czerwca do sierpnia. Natomiast jeżeli myślałaś o rozpoczęciu kuracji z retinolem, to absolutnie nie jest to dobry pomysł. Pomyśl o tym, ale we wrześniu, tak? Czyli w tej chwili zapomnij o rozpoczęciu drogi, o rozpoczęciu kuracji retinolem, dlatego że retinol w tym momencie rzeczywiście sprawi, że ta skóra będzie bardzo intensywnie reagowała na słońce. Ponadto, jeżeli stosujesz żel myjący lub tonik, który zawiera w sobie kwasy, to przenieś je tylko na wieczór. Nie stosuj ich rano, bo znowu będziemy miały podobną historię. Czyli tutaj te preparaty myjące z kwasami uwrażliwią skórę na słońce. Ponadto zrezygnuj z kremów czy w ogóle preparatów, które masz w swoim zaciszu domowym, że tak powiem, które zawierają zioła takie jak nagietek, krwawnik, nawłoć, dziurawiec, skrzyp polny, pokrzywa czy pietruszka. To są zioła, które są typowo foto fotouczulające i możecie sobie nawet nie zdawać z tego sprawy, że po nałożeniu takiego kremu ta skóra staje się nadwrażliwa. Może wystąpić bardzo silna alergia pod wpływem działania promieni słonecznych. Tutaj yy, mogę od razu wspomnieć o lekkim kremie nagietkowym, bądź kremie brzozowo-nagietkowym, które wielokrotnie już polecałam w moich filmikach. Te kremy Wtedy przenieś na wieczór, czyli nie zużyj je do końca, nie kupuj już kolejnego opakowania. Oczywiście, jeżeli jesteś w połowie opakowania, dlatego mówię zużyj do końca, bo szkoda je wyrzucać. Natomiast absolutnie zrezygnuj z ich używania rano, dlatego że właśnie rano, tak jak już wspomniałam, wtedy skóra może być bardziej uwrażliwiona. I kolejna rzecz, która absolutnie tutaj y, musi być. Y, czy tak powiem ujęta właśnie w tej pielęgnacji wiosennej, to są wszelkie olejki eteryczne. I tyczy się to tak, na przykład olejku z drzewa herbacianego, który jest obecny w wielu kremach, chociażby takich przeciwtrądzikowych, antybakteryjnych, olejku z berkamotki, który też jest obecny w tonikach, żelach myjących, chociażby warto tutaj zwrócić uwagę, bo olejek z berkamotki jest obecny w toniku duetus, więc jeżeli go stosujesz, to przenieś go też na wieczór. Olejki eteryczne z różnych cytrusów. Zwróć uwagę, czy po prostu tego nie masz w swoich kosmetykach. I tak jak mówię, można to wykończyć, bo one szczególnie będą niebezpieczne latem. Natomiast teraz i tak już należy zachować taką, bym powiedziała, ostrożność, żeby właśnie nie uwrażliwić tej skóry. Co w zamian? W takim razie możemy stosować rano. I tutaj zdecy, zdecydowanie polecę takich moich faworytów, które cudownie sprawdzają się właśnie w tych porach bardziej nasłonecznionych, ale nie tylko. Jeżeli chodzi o żel myjący, to tutaj moim takim ukochanym już od dłuższego czasu jest żel Marki Resibo. I tak samo tonik Marki Resibo. To są cudowne dwa preparaty, które mają. Bardzo łagodne, ale jednocześnie skuteczne działanie, i to są preparaty, które mogą być stosowane przez szereg rodzajów skór. I tak naprawdę sprawdziły mi się zarówno przy serach trądzikowych, wrażliwych, dojrzałych. To są preparaty, które działają silnie rozświetlająco na waszą skórę, więc jak najbardziej gorąco je polecam. Po myciu twarzy delikatnymi kosmetykami, sięgaj po serum antyoksydacyjne. Serum antyoksydacyjne przede wszystkim zwiększy taką tarczę ochronną dla skóry przed promieniami słonecznymi, ale przede wszystkim ją silnie rozświetli, da taki sygnał do odbudowy tej skóry, y ją pobudzi, dodaje energii. Wybieraj serum z witaminą C, witaminą B3 azeloglicyną, kwasem ferulowym i tutaj ktoś może się spytać, przecież przed chwilą powiedziałam, żeby absolutnie nie stosować kosmetyków z kwasami. Kwas ferulowy jest wyjątkiem, bo to jest kwas, który nie działa złuszczająco. Jest to bardzo silny antyoksydant, nawet silniejszy od witaminy C, a jest bardzo stabilny, jeżeli chodzi o działanie światła. Ponadto kwas ferulowy cudownie rozświetla, rozjaśnia skórę i co ważne, likwiduje przebarwienia, więc jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które z nimi się borykają. A co mogę w tym miejscu polecić? Tutaj polecam Wam serum z The Ordinary z 3% kwasem ferulowym i 3% resweratrolem. To również jest cudowny antyoksydant, który dodatkowo jeszcze wzmacnia ściany naczyń krwionośnych, więc też jest wspaniałym rozwiązaniem dla. Osób z cerą naczyniową, ale to również doskonała propozycja dla cer dojrzałych, dlatego że kwas ferulowy cudownie pobudza włókna kolagenu i elastyny do odnowy, a resveratrol pobudza z kolei krążenie i też będzie świetnie spowalniał proces starzenia. Drugim przykładem jest serum z prebiotykami dla cer problematycznych. Marki Mia, wspominałam już o nim w niejednym filmiku i to jest serum, które w tym momencie właśnie polecę też serum tym borykającym się z, kro z krostkami, grudkami, zmianami trądzikowymi, ale nie tylko. Tam mamy tak niewielkie stężenie azeloglicyny, że będzie to również dobrym rozwiązaniem dla osób z serą naczyniową i co ciekawe też znowu dla osób borykającymi się z przebarwieniami, dlatego że azeloglicyna również działa nieco rozjaśniająco. I to będzie właśnie taki początek dnia, czyli na początku nakładamy sobie serum antyoksydacyjne. Kolejną rzeczą będzie lekki krem nawilżający, który doskonale sprawdzi się pod preparat z filtrem, który, o którym oczywiście za chwilę opowiem. I ten lekki krem musi mieć właściwości właśnie takie nie za bardzo odżywcze, żeby świetnie się nam sprawdził pod kolejnym preparatem i oczywiście pod... Makijażem. To jest krem, który będzie. To powinien być krem, który będzie zabezpieczał znowu naszą skórę też przed działaniem y, wolnych rodników, czyli też o takim działaniu antyoksydacyjnym. Co mogę polecić w tym miejscu? Jeden z moich ukochanych preparatów, też już o nim wspominałam w niejednym filmiku. Krem z wąkrotą azjatycką, azjatyckiej marki Pure Hills. To jest krem, który jest o bardzo takiej lekkiej, delikatnej konsystencji. Cudownie docenią go cery mieszane, tłuste, trądzikowe, yy, cery, które. Yy, mają nawet taki bardzo, bardzo silny łojotok, bo to jest krem, który ma konsystencję dość nietypową takiej emulsji. Wchłania się absolutnie do takiego bardzo przyjemnego matu, nie roluje się pod makijażem i się bardzo dobrze, naprawdę zachowuje przez cały dzień. A i jeszcze co ważne, to też krem, który dobrze się sprawdzi dla cer naczyniowych czy dojrzałych, dlatego że wąkrota azjatycka też jest nie tylko antyoksydantem, ale wspaniałym składnikiem, który spowalnia proces starzenia. Natomiast dla cer, które są bardziej suche, wrażliwe, które są takie zimiste, brakuje im blasku, ale zdecydowanie podkreślam, jeszcze raz bardziej skłonne do przesuszeń, polecę tutaj krem rozświetlający marki Recibo. To jest krem, który zawiera w sobie mikę. I on przy okazji, słuchajcie, oprócz tego, że jest kremem pielęgnacyjnym, to przepięknie rozświetla naszą skórę. Daje po prostu taki naprawdę blask, jakby baza jest swoistego rodzaju nawet już bazą pod makijaż. I tutaj właśnie skóry te dojrzałe, bardziej suche naprawdę go będą doceniały. Więc te dwa kosmetyki, albo krem Pure Hills z wąkrotą azjatycką dla tych cer bardziej przetłuszczających się, a w stronę suchą krem rozświetlający Recibo. Skoro jesteśmy przy poranku, czyli umyłyśmy buzię delikatnym żelem myjącym, Zastosowałyśmy delikatny tonik, następnie nałożyłyśmy lekki krem nawilżający. No to teraz oczywiście czas na co? Na ochronę przeciwsłoneczną. Dlaczego tak zawsze, często podkreślam właśnie te filtry przeciwsłoneczne? Jeszcze raz powiem, dzisiaj, słuchajcie, to jest najtańsza, najlepsza rzecz, jaką możecie zrobić dla swojej skóry w kwestii spowalniania starzenia. Naprawdę. Jeżeli regularnie do końca życia będziecie codziennie bez względu na pogodę i bez względu na porę roku nakładały kosmetyki z filtrem przeciwsłonecznym, to naprawdę wasza skóra będzie starzała się nawet o dobrych 15 lat wolniej. Ale podkreślam rolę filtrów przeciwsłonecznych dlatego w dzisiejszym odcinku, że często osoby, które nie mają w zwyczaju stosować takiej ciągłej ochrony przeciwsłonecznej, myślą, że mamy e, tam początek kwietnia to w ogóle luz nie trzeba nic nakładać. Słuchajcie, nic bardziej mylnego. Wiosenne słońce jest jednym z najbardziej zdradliwych. Nie czujemy jeszcze tak bardzo intensywnego ciepła i wydaje nam się, że ta skóra nie wymaga ochrony przeciwsłonecznej. No właśnie w tym momencie możecie się nabawić najbardziej. Przebarwień. Które będą się jeszcze uaktywniały latem, i wtedy we wrześniu obudzicie się z ciemnymi plamkami oraz rozszerzonych naczyń. Jak właśnie we wrześniu zejdzie wam ta opalenizna, to wtedy je ujrzycie i zobaczycie, jak to dokładnie wygląda. Dlatego słuchajcie, naprawdę nakładajcie filtr przeciwsłoneczny. Co mogę wam w tym momencie polecić? Jeden z moich ukochanych absolutnie preparatów żel przeciwsłoneczny Skin79. Słuchajcie, to jest preparat, do którego pewnie nie jedna osoba mi się przyczepi, bo mamy tutaj filtry chemiczne, tak? Owszem, są filtry chemiczne. Ja jestem zwolennikiem zawsze znajdowania złotego środka i wybieram z reguły kosmetyki z filtrami chemicznymi i mineralnymi, dlatego że wtedy mam pewność, że moja skóra jest rzeczywiście dobrze chroniona. W filmie o filtrach wspominałam już zalety i wady różnorakich filtrów, więc dzisiaj nie będę o tym się bardziej rozwijała. Natomiast moje drogie, w tym żelu przeciwsłonecznym przede wszystkim co znajdziemy? Super lekką konsystencję wchłanianie się momentalne, ale uwaga, nie do matu. Ten żel przeciwsłoneczny z racji tego, że jest kosmetykiem azjatyckim, to daje nam takie przepiękne rozświetlenie. Ja taki blask osobiście lubię. I to jest rzeczywiście takie rozświetlenie bardzo zdrowe. To nie jest jakiś tłusty połysk, cudownie na nim trzyma się makijaż. Mam tę ochronę przeciwsłoneczną, naprawdę zapewnioną. Nie pojawiły mi się żadne nowe przebarwienia. Ten żel przeciwsłoneczny używam bardzo, bardzo często, powracam wręcz do niego, bo po prostu. Uwielbiam ten kosmetyk. Natomiast, jeżeli komuś nie będzie odpowiadał ten właśnie swoisty blask, to w tym momencie, tym celom bardziej skłonnym do przetłuszczania się, bardziej problemowym, polecę krem Sebia Clear yy, marki SVR-SPF. 50. I to jest kosmetyk, który wchłoni Wam się zupełnie do matu. Przy okazji znajdziecie tam glukonolakton i kwas salicylowy, który dodatkowo jeszcze będzie zabezpieczał Waszą skórę przed promieniami słonecznymi, bo tak, akurat kwas salicylowy jest takim naturalnym filtrem przeciwsłonecznym i często jest również dodawany do tych kremów właśnie chroniących nas przed promieniami słonecznymi. Więc te dwa preparaty mogę Wam gorąco polecić. Odnośnie kosmetyków z filtrami, to już przygotowuję dla Was. Kompletny materiał, czyli listę kosmetyków, gdzie każda z Was znajdzie coś dla siebie. To będzie filmik, w którym uwzględniam zarówno rodzaje skór, jak i efekt wykończenia, jakby, czyli co da Wam dany kosmetyk, jak ta skóra będzie po danym kosmetyku wyglądała, oraz uwzględnię również kobiety w ciąży i mamy karmiące. A teraz przechodzimy do wieczora, czyli mamy już dokładną Kompletną pielęgnację poranną, tą wiosenną, a co wieczorem. I tu właśnie, tu jest miejsce, gdzie możecie sięgać po te delikatnie stężone kwasy. Delikatnie stężone kwasy mogą występować zarówno w żelu, jak i w toniku. Co polecę w tym miejscu? Tutaj dla cer problematycznych mogę gorąco polecić żel duetus, o którym już mówiłam wielokrotnie. Tam mamy niewielkie stężenie kwasów, więc tutaj absolutnie nie ma jakiegoś niepokoju, że cokolwiek się będzie ze skórą działo później następnego dnia pod wpływem słońca. Jeszcze kolejny żel to Natura Siberica, gdzie mamy też niewielkie stężenie kilku rodzajów kwasów owocowych i nie tylko, również ekstrakty owocowe, więc to jest taki żel, który da Wam ładne rozświetlenie, doda energii troszeczkę Waszej skórze. Odnośnie toników to tutaj gorąco polecam tonik rewitalizujący Wianek z tej czerwonej serii, dlatego że tam mamy niewielkie stężenie kwasu mlekowego. Czyli podsumowując jeszcze raz, wybieramy delikatne kosmetyki, yy, znaczy delikatne kosmetyki, ale w sensie delikatne, czyli z niewielką ilością kwasów, o niewielkim stężeniu. Mając na myśli niewielką ilością kwasów, to mówię tutaj o kwasach 2-3 maksymalnie 5%. Jeżeli jesteśmy przy wieczorze, to oczywiście nie możemy zapomnieć o serum i kremie wieczornym. I tutaj, jeżeli chodzi o serum, to to serum w odróżnieniu od serum antyoksydacyjnego tego rano warto, żeby było serum bardziej takim łagodzącym. Nawilżającym, czyli żeby tutaj zadbać o tę skórę na różnych poziomach. I tutaj gorąco polecam serum, które będzie zawierało w sobie już też mój ulubiony kwas hialuronowy, ale pantenol również, czyli witaminę B5, yy, alantoinę yy, i inne substancje łagodzące, jak chociażby mogą być to również peptydy. Zielona herbata, która co prawda też jest antyoksydantem, ale jednocześnie cudownie działa nawilżająco, i dla tych skór bardziej skłonnych do przesuszeń yy, proponuję wybrać witaminę E i F, czyli takie witaminy, które zadbają o prawidłowy płaszcz hydrolipidowy i to odżywienie skóry. To jest również dobre miejsce na serum o właściwościach rozjaśniających chociażby przebarwienia jeżeli z takimi się borykasz bądź jeżeli borykasz się ze zmianami trądzikowymi to serum które jest ukierunkowane również na właśnie likwidację zmian trądzikowych czyli wieczorem Albo możemy sięgnąć po takie serum właśnie nawilżające, łagodzące, odbudowujące ten płaszcz hydrolipidowy, albo po serum, które jest ukierunkowane na dany problem. I w tym miejscu mogę polecić, jeżeli chodzi o przebarwienia, to gorąco polecam serum Azelac RU z marki Sesderma. Tam mamy przede wszystkim kwas traneksamowy i butel ale to serum śmiało może być wiosną stosowane. Tutaj nie obawiaj się, że cokolwiek się z tą skórą stanie. Kolejną rzeczą, którą polecę, jeżeli chodzi o likwidację zmian trądzikowych, to tutaj z serów mogę polecić serum Sebia Clear z marki SVR, to jest kolejny dzisiaj kosmetyk z tej serii. Natomiast rzeczywiście tutaj mamy serum jednocześnie na przebarwienia i na zmiany trądzikowe. Ono naprawdę świetnie sobie poradzi ze względu na obecność, na obecność witaminy B3 będzie działało jednocześnie i rozjaśniająco, i przeciwkrostką grudkom. Bądź ewentualnie może być jeszcze serum z 10% niacinamidem i cynkiem, ale to jest już takie serum, które jest rzeczywiście bardzo intensywnym kosmetykiem i wtedy stosujemy je tylko dwa razy w tygodniu, nie częściej. I to jest serum, które polecam tym serom wybitnie, takim przetłuszczającym się, borykającym się za skórnikami. Jeżeli masz cerę bardziej skłonną do podrażnień, to absolutnie to serum z niacinamidem nie będzie dobrym pomysłem. Odnośnie serów takich łagodzących, ale też energetyzujących skórę dla cer bardziej dojrzałych, bardziej wrażliwych, to tutaj mogę polecić serum z kwasem hialuronowym i witaminą B5 marki Diordinary chociażby, bądź serum taki właśnie energetyzujący, dodający kopal, kopniaka właśnie takiej, takiego naszej skórze, serum Cliff Premium z żeńszeniem kolejnym etapie wieczorem oczywiście sięgamy po krem. I krem wiosną powinien być nieco już lżejszy w swojej konsystencji czyli nie taki bardzo odżywczy, ale raczej już nawilżający taki, który zadba właśnie o prawidłowy poziom nawilżenia naszej skóry. Dobrze, aby znalazł się tam ponownie kwas hialuronowy mogą być również witaminy jak E i F to dla tych skór bardziej skłonnych do przesuszania się, czy Oleje roślinne, na przykład z pestek malin czy truskawek. Te oleje mają również właściwości przede wszystkim rozświetlające, ale są niekomedogenne, czyli nie będą Was zapychały i są olejami takimi relatywnie lekkimi. Jeżeli chodzi o kosmetyki takie najbardziej neutralne, które w tym miejscu mogę polecić do różnych rodzajów skór, to będzie to emulsja Anti-Dry Bandy która ma jednocześnie konsystencję lekką, ale faktycznie dba o ten prawidłowy poziom nawilżenia skóry i sprawdzi się dla większego rodzaju dla większych rodzajów skór, większej ilości rodzajów skór. I kolejnym kosmetykiem będzie krem z kwasem hialuronowym i witaminą B5 marki Di Ordinary. Natomiast jeżeli dotychczas stosowałaś lekki krem nagietkowy bądź krem brzozowo-nagietkowy i on Ci odpowiadał, a zostało go Ci jeszcze trochę, to to jest też dobry moment, żeby go w tym czasie użyć, dlatego że tak jak wspomniałam, wtedy ten krem z nagietkiem przerzućmy na wieczór, żeby nagietek nas nie uwrażliwiał na słońce. Co jeszcze warto zostawić bądź wpleść w swoją pielęgnację wiosenną? Jeżeli dotychczas stosowałaś plinki kwasowe, to jest to jak naj, najbardziej dobry moment na ich zastosowanie. Sięgaj po takie peelingi kwasowe dwa lub trzy razy w tygodniu. Natomiast mam tutaj na myśli peelingi kwasowe o niewielkim stężeniu. Więc jeżeli dotychczas aplikowałaś peelingi, które miały stężenie właśnie yy, tak, takie dosyć spore, czyli mam tu na myśli na przykład właśnie krwawe peeling z Diordinary, gdzie mam już 32% stężenie, to zamień go na peeling delikatniejszy. I w tym momencie mogę tutaj polecić też peelingi, które będą nie tylko. Delikatnie złuszczały tę skórę, ale przy okazji ją jeszcze rozświetlały, a będą na tyle delikatne, że nie będą podrażniały następnego dnia skóry na słońce. I tutaj kolejny dzisiaj kosmetyk, akurat tak się złożyło, że kilka kosmetyków z marki Bandi, ale z serii znowu Anti-Dry. To jest peeling kwasowy silnie nawilżający Anti-Dry. On w sobie zawiera przede wszystkim mocznik i kwas mlekowy. Oba te składniki pięknie. Jednocześnie rozświetlają skórę i nawilżają. I kolejny kosmetyk to jest peeling kwasowy rozjaśniający. White Beauty Dermoexpert marki Floslek. Tam mamy niewielkie stężenie kwasu migdałowego i kwasu azylainowego. Oba te kwasy mają 2-3% stężenie, więc absolutnie nie ma niepokoju, że cokolwiek się zdarzy z naszą skórą niedobrego. Mówiąc o pielęgnacji wiosennej, oczywiście nie możemy zapomnieć o maskach. To one właśnie dadzą najszybszego takiego kopniaka dla naszej skóry, będą takim zastrzykiem energetycznym. Jeżeli Twoja skóra potrzebuje nawilżenia, to tutaj zdecydowanie polecę jedną z moich ukochanych masek, maskę nawilżającą z kwasem hialuronowym i witaminą B5 marki Cliff. To jest taka maska granatowa, a jeżeli borykasz się z kolei. Z przebarwieniami, z krostkami, z problemami. Skóry takimi trądzikowymi, to tutaj mogę polecić. Uwaga, co ciekawe, maseczkę oczyszczającą pięciominutową z azeloglicyną marki Mia. Tak dobrze słyszysz, tę maskę polecam właśnie w celu rozświetlenia skóry. Azeloglicyna ma właśnie takie cudowne właściwości. I rzeczywiście tuż po zdjęciu tej maski, twoja skóra jest przepięknie rozświetlona. A przy okazji, oprócz tego, jeszcze zapobiegamy powstawaniu kolejnych yy, krostek oraz. Wzmacniamy naczynia. Więc te dwie propozycje. Jedna jest nawilżająca, druga bardziej oczyszczająca. Podsumowując dzisiejszy filmik. Moje drogie, przede wszystkim tak. Odstawiamy wysoko stężone, wysoko stężone kosmetyki z kwasami. Odstawiamy je w ogóle na jesień. Jeżeli mamy delikatnie stężone kwasy, peelingi kwasowe. Żelemyjące lub toniki, przenosimy je tylko na wieczór, nie stosujemy je rano, ich rano, żeby nie uwrażliwić skóry na słońce. Kolejna bardzo ważna rzecz. Rano sięgamy po serum antyoksydacyjne i wybieramy lekkie kremy, również o działaniu antyoksydacyjnym i nawilżającym. Bezwzględnie na, bez względu na pogodę, czy jest zachmurzenie, czy go nie ma, sięgamy po kosmetyki z filtrami przeciwsłonecznymi i nie żałujemy sobie wysokiego faktora, to ma być przynajmniej SPF 30. Jeżeli wychodzicie na zewnątrz i jesteście dłużej aniżeli dwie godziny jesteście na spacerze, sięgnijcie po mgiełki, które również znajdziecie w opisie, mgiełki z filtrami przeciwsłonecznymi. Odnośnie wieczoru, możemy tutaj używać kosmetyków z, z niewielką ilością kwasów, to mogą być żele myjące i toniki. Sięgamy również po sera, które mogą iść albo w kierunku właśnie tym, y, tych problemów skórnych, czyli mogą tutaj mieć zawarte niewielkie ilości kwasów, albo po sera, które będą działały nawilżająco. Wybieramy kremy nawilżające, które dbają o nasz prawidłowy y, płaszcz hydrolipidowy. Przede wszystkim sięgamy po kwas hialuronowy, witaminy E i F, bądź ewentualnie oleje roślinne, jeżeli nasza skóra jest skłonna do przesuszeń. Jeżeli kremy, które mają w sobie y, substancje fotouczulające, jak chociażby nagietek, ruta, nawłoć, krwawnik czy skrzyp polny i, i stosowałyśmy je rano i wieczorem, to przenosimy je tylko i wyłącznie na wieczór. Y, unikamy absolutnie, Kosmetyków drażniących, właśnie takich fotouczulających, czyli zawierających chociażby m.in. olejki eteryczne. Absolutnie wyrzucamy z naszej pielęgnacji yy, chociażby olejek z drzewa herbacianego, olejek z bergamotki czy olejki cytrusowe. Takie preparaty prowadzą do bardzo silnych reakcji alergicznych. Dbamy o o prawidłowe nawilżenie dzięki maskom i właśnie yy, o prawidłowe rozświetlenie tej skóry, dodanie energii. Wybieramy maski w płacie nawilżające, bądź jeżeli borykamy się z problemami, mogą być to maski na bazie glinek. I słuchajcie, ostatnia rzecz, jeżeli interesujecie się ziołolecznictwem i regularnie pijecie herbatki ziołowe, to również ogromna uwaga, bo wiosna jest takim okresem, kiedy nasza skóra potrafi się bardzo silnie uwrażliwić na działanie właśnie takich ziół, jednocześnie w połączeniu oczywiście z promieniami słonecznymi. Więc tutaj moje drogie stosujemy ale w takiej naprawdę niewielkiej ilości. Zwróćcie uwagę właśnie, czy zioło, które te ziele, które pijecie, nie będzie Uwrażliwiało waszej skóry na działanie promieni. To jest szalenie ważne, żebyście później nie borykały się właśnie z jakimiś silnymi reakcjami pod wpływem promieni słonecznych. I kochane, już na sam koniec: wszystkie kosmetyki, o których dzisiaj tutaj opowiadałam, znajdziecie w opisie tam znajdziecie wszelkie linki też gdzie możecie je zakupić, także absolutnie to wam nie ucieknie, więc gorąco zalecam też gorąco polecam ten opis, bo tam cały komplet tych kosmetyków wiosen, wiosennych się znajduje. Co jeszcze o co was proszę? Piszcie proszę w komentarzach, jakie tematy was interesują, co chcecie, żebym poruszała tutaj na kanale, bo oczywiście to wszystko tworzę dla was i chcę, żeby te materiały były coraz to lepsze i lepsze. Jeżeli podobał Ci się ten dzisiejszy filmik, to pozostaw proszę kciuk w górę, subskrybuj mój kanał i do zobaczenia jak zawsze w kolejnym filmiku.